Witam w dzisiejszym odcinku, zrobimy sobie unboxing opiekacza do kanapek. Jest to, jak widać, taki sobie tutaj opiekacz marki Botti Electronics. Już trochę zaczyna dymieć, to pewnie wada produkcyjna. Jednak ja bym się przyjrzał. Z tego co pamiętam, na opakowaniu, którego nie było, nie było raczej chleba w środku, ale zawsze to coś. Się widzę, zaświeciła zielona, ale żółta kontrolka. No z tyłu nie ma nic ciekawego. Poza jakąś sprężyną. Dobra, ale mierza z tym po prostu. Przejdźmy do ciekawostki. A mianowicie chodzi o to, że w takim opiekaczu można sobie zrobić. Najzwyklej w świecie obiad zaraz sobie tutaj. Będziemy tam przygotowali deskę. Nóż. Serek i kiełbaskę. Ja jeszcze sprawdzę, jak tam moje chlebki. Dobra, jeszcze niech posiadł 5 lat. Teraz wymienimy kiełbaskę. Dobra, kiełbaska wyjęta, serek na razie niepotrzebny. Teraz nacinamy kiełbaskę w kilku. Takich oto takie paseczki, po prostu rachu, ciało, ciach, 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 tylko sobie palca proszę nie odciąć. Jak sobie dotkniecie, to będziecie mieli, będziecie mieli trochę ciężej, ale dobra. Na końcu takie oto fajne tutaj wykończenie. Bardzo tanie i no w sumie smaczne i nie jest tak najgorzej wcale. Na drugi kiełbasę to samo. Macie drugą. Na was nie stać na następną. Po prostu na drugim świecie. Ale mierzasz, takie opaski są gotowe. Zaraz chlebek też będzie gotowy. Wyłożę na solidną tacę. Czyli spodek pod filiżankę. Nasze chlebki są jeszcze prawie gotowe. Więc na chwilę robię cięcie. Okej, witam po chwili. To już mi się nie przyda. Teraz przygotujemy serek, otwieramy go w sposobie standardowym i musimy zrobić takie, wciąć go na pół, tak żeby się, może się, też może lepiej jak się nie rozwali. O, i teraz trzeba to powsadzać w kiełbasenikę. Po prostu kiełbaskę to trzeba wbijać. Teraz pokażę mniej więcej tu. Tak. Też tutaj jeszcze biorę nieco, poprawię. O tak, tak to ma mniej więcej wyglądać. Ja sobie to pobiję. Kurde, rozcięcą. Takie trzy kawałeczki powinny zdecydowanie wystarczyć. Może nie uznalicie laktozy lub co innego. Wtedy możecie sobie zjeść ser z kiełbasą. A nie, przepraszam, kiełbasa z serem, a niektórzy ser z kiełbasą. No i ostatnie. To będzie, powiedzmy, dane, powiedzmy to. O! No to wygląda dość nieapetycznie, więc o, chleb już są. Jeszcze trochę im brakuje. Wstawię jeszcze na 2 godziny. No i znowu malutkie cięcie. Gdybym zapomniał o najważniejszej rzeczy. O nasmarowaniu. Z tego celu użyjemy oleju wazelinowego, żeby nam się tutaj kiełbaska nie przypaliła. I po prostu rewoltu była nieprzepalona i fajnie się usmażyła. Zaraz go sobie dodamy. Sobie go podłożę. No i czekamy kolejne minuty. Okej, już mi się udało piec chlebki. Wygląda to mniej więcej tak. Najważniejsze jest teraz
żeby twardy jak beton. I opieszone przede wszystkim. Ten się jakimś cudem upiekł. Teraz pewnie zadacie pytanie, po co robiliśmy te krzemki? Otóż... czekaniu na właściwe krzemki. Tak. Po prostu... powinien użyć zarówno z głodu, jak i z nudy. W sumie nie wiem, jak tam już moje. No właściwie już są zapieczone. Gdzie mogę sobie wyjąć? Albo jest też kiełbaska. Widzę, że mi to nie odejdzie. No ale tymczasem spróbuję moich krzemek. Piszę do pastrady, jeśli nie chcecie spalić od razu tostera, czy po prostu tego piekacza, no to raz, jeśli smażycie kiełbaski, nie zamykać go, tylko zostawić tego. No to na grzanki to by nie wyszło, ale tak to wszędzie mam pewnie, że to coś chwilę przetrwa. Od razu smakuje jak jedzenie. Już jasne. Przewracać tam by pasowało. Jednak już nie musimy przekręcać ją dookoła. Kąpać się do kierunku. Nie wiem, to normalnie jedzenie. Smakuje jedzenie. Na razie. Jeszcze chwilę. W środku jest ciepła, więc możemy przejść do degustacji. Nie robicie posprzątania, jak to jest. Jest sprzęt stosowny. Niestety kiełbaska się trochę rozwaliła.
tutaj ser się przepięknie zapiekł. Może się wszystko i przypalił, ale jak jest. Okej. Okay. Jeszcze podejmuję. Ja też sam mam trochę się wyłączyć. Nie wiem, czy jeszcze. Sobie na chwilę. Skrzyneczki. Ja to było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.